To już się kameruje? Już się kameruje. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj wróciliśmy. Jak widać nie pada, ale ciepło to też nie jest. Nie powiedziałabym, że jest ciepło. Mamy w planach dzisiaj robić, posadzić właściwie lawendę. Kupiliśmy takie małe. Kupiliśmy też te aksamitki. Jedna już się złamała w bagażniku. I dokupiliśmy doniczki, to wiadomka, do mięty. Tak? I coś jeszcze? Na razie do mięty. Do mięty. A oprócz tego mamy groszek pachnący. Razy dwa, to będziemy sadzić do szparagów. Oprócz groszku wzięłam też, wzięliśmy też groch siewny łuskowy. To też gdzieś będziemy sadzić. A szparagów zapomniałam zabrać z domu, także dopiero będziemy je sadzić w przyszłości. Słonecznik. Smagliczka nadmorska też będziemy teraz sadzić. Więcej astrów, całą mieszankę. I mieczyki. Tutaj chyba gdzieś będziemy je wkładać do ziemi. One są cebulkowe. No i to taki jest plan na dzisiaj. Chcemy jeszcze też dokończyć płotek. Znaczy dokończyć, no zrobić część oczywiście. No oprócz tego będziemy chillować. Zrobimy sobie ognisko. Także zostańcie z nami. Okej, posadziłam już tutaj to, co miałam. I teraz chcę Wam pokazać. Kupiliśmy, nie wiem czy wyostrzyć, czy nie, kupiliśmy w Action dwie łąki. Takie miksy. Jedna jest motylowa, druga jest dla pszczółek. I teraz tutaj trochę w koło płotu, trochę w tam, gdzie wolne miejsce. Tutaj są tego typu kwiaty, a tu mamy takie jaczka i tam zerkniemy na to, co już nam puściło albo na to, co jeszcze nie puściło. Także dziś jeszcze chcemy posiać te słoneczniki. O, zobaczcie, lata tam, czy go widać? Jakiś ptaszor, pewnie myszołów. Po dźwiękach, które wydaje, to obstawiam. O, zniknął. Pojawi się jeszcze? Chyba już nie. Dużo tutaj ich i często je słychać. Tutaj widzę, że została posadzona lawenda. Tutaj też zresztą pod płotem wysiałam trochę tych nasionek. Dobra. Przy foliaczku tutaj są też wysiane kwiatki. Zaczęły puszczać nawet wśród tych wszystkich pokrzyw, które nam rosną. Niestety. Tu jest ta jeżówka. No i trochę bajzel, bo jeszcze
Jeszcze wszystko sadzimy. Dobra, widzę, że tutaj Adrian posadził aksamitki. Mamy nadzieję, że przyciągną nam trochę pszczółek. Widzę też, że troszeczkę w tym miejscu wychodzi poperku. Piękne rzodkiewki, o których Wam wspominaliśmy, już też rosną. Oprócz tego, tutaj są w tych tackach też kwiatki, potem będziemy je oczywiście rozsadzać. Nawet zaczęły już delikatnie wypuszczać, gdzieś tam przyuważyliśmy. Au, coś mnie gryzie. Oprócz tego tutaj zaczęła nam wyrastać cebula w tym pierwszym. Tutaj kalafior wreszcie, też już widać maluszki. No i tutaj jest jeszcze jedna cebula, która niestety nie puszcza. No ale może jeszcze coś z tego wyjdzie, zobaczymy. No i właściwie to tyle. Nic więcej tutaj na razie nie ma. Tu widzę, że Adrian dzisiaj też posadził szczypiorek. Piękny. No i ja mogę Wam jeszcze pokazać, gdzie posadziłam mieczyki. Są tu, gdzie jest ta ziemia. Bardzo ciężko jest tutaj cokolwiek kopać. Ta trawa i te chwasty mają takie korzenie, że naprawdę to jest jakaś masakra. No a tutaj, gdzie jest ta słoma, wygląda to biednie, ale takie życie. Posadziłam też, znaczy posiałam też nasionka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj tak naprawdę to jest najwięcej słońca, więc liczę na to, że to wszystko zadziała. Okej, teraz sobie będziemy ogarniać grilla. Nie, żartuję, ognisko. I chwila odpoczynku i wytchnienia. Dzisiaj to jest rola tego oto pana. Jezu, jak on nie lubi, jak ja go nagrywam w takich sytuacjach. Zawsze z wygiętą dupą, albo jak mam się podnieść. Dokładnie. No i zaraz będziemy działać, prawda? Czy jesteś już głodny? Jestem zawsze głodny. Przed chwilą odwiedziły nas nasze największe koleżanki, czyli sarenki. Musimy chyba wybrać dla nich jakieś imię, co? Jakieś imiona, bo one tu mieszkają. Często je widzimy w sumie. I są dwie. To musimy zrobić jakieś głosowanie na imiona. O, albo najlepiej wy nam napiszcie w komentarzach, jak mamy nazwać te sarny. Dzień dobry. Panie, tak. Co tutaj robisz? Kratkę. Dla kogo? Dla ciebie, tu będziesz siedzieć. Nieprawda. Prawda. Jaka jest prawda? Że to będzie kompostownik. Dokładnie. Na pierdolnik nie patrzcie. Tu stoi nasza altanka, którą ostatnio rozkładaliśmy. Uwierzcie mi, że było grubo. Jeszcze tego nie nagraliśmy. Jeszcze wtedy nie nagrywaliśmy filmu. Ale było grubo. Ale chciałam Wam pokazać, że stary tutaj wsadził miętę w doniczki i postawił ją przy przyczepce. Tu numer 1, to jest ta pieprzowa, co ją dostaliśmy. A to jest to, co ją kupiliśmy. Także pięknie. Wiecie, tak robi się coraz bardziej cywilizowanie. Stary mnie zabije, jak będzie potem składał film. Ale okej. Okay. Doszliśmy. Włażę tu, chociaż pewnie są tu kleszcze. Cześć, Rowku. Patrzcie, tu znowu kaczeńce. Tym razem po drugiej stronie drogi właściwie. I tam chyba są
Tam dalej jest ich więcej. O, tam, tam, tam. Fajna sprawa. Wiecie co? Chciałabym tu gdzieś bardzo znaleźć jakieś poroże. Ale jeszcze nigdy nie znalazłam. Za to tu coś widzę. Czy to jest czekoladka? O, zobaczcie, to jest gniazdko. Ostatnio też je zauważyłam. A stary mówi, że to już od dawna i to on je położył. Także, o, jakiś ptak mnie wystraszył. Właśnie. Oho, wcześniej ich nie widziałam. Ale tu są tropy jakiegoś. O, wygląda na lisa. Na wilka za małe zdecydowanie. Tu jest jeszcze jeden. Profesjonalne nagrywanie. Hehe, filmów, żart. Aha, to się wytnie, nie? To już się nagrywa. Kameruje? Tak, także na dzisiaj to już wszystko. I taka wygięta jesteś. No tak, o. I widzimy się w następnym odcinku. Do widzenia. Bajo jajo. Nie żartuję, nie bajo jajo. To się wytnie. Narka. Do widzenia.